Od ponad 5 wieków życie miejscowych rolników toczy się nie tylko według pór roku, ale także kalendarza liturgicznego. Jak daleko sięgają korzenie chrześcijaństwa w Tokarach i okolicznych wsiach, nie dowiemy się może nigdy. Pewne jest jednak, że wiara tutejszych mieszkańców jest silna i przez wieki zapewniała stabilne funkcjonowanie kościoła. Dowodem na to jest fakt, że w różnych okresach historycznych to proboszczowie z Tokar opiekowali się mniejszymi, uboższymi parafiami w okolicy. Początki parafii Tokary sięgają końca XV wieku. Pierwsza świątynia nosiła wezwanie świętego Andrzeja Apostoła i 11 tysięcy dziewic. Jej fundatorem był ówczesny właściciel wsi Józef Konopnicki. W 1679 roku powstaje nowy kościół. Zapewne pierwotna drewniana budowla nie wytrzymała presji czasu i warunków atmosferycznych i popadła w ruinę. Fundatorem nowego kościoła był Tomasz Kwiatkowski, właściciel majątku Tokary. Już rok później świątynia została konsekrowana przez sufragana gnieźnieńskiego, biskupa Stawowskiego pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła i świętej Anny. To także była drewniana budowla, która przetrwała trochę krócej od poprzedniczki, bo do pewnego burzowego dnia w 1843 roku, kiedy uderzył w nią piorun. Wywołany w ten sposób pożar strawił kościół błyskawicznie i pozbawił wiernych miejsca kultu. Parafianie modlili się więc w tymczasowej kaplicy. Taka przejściowa sytuacja trwała aż 18 lat. W 1858 roku rozpoczęła się budowa trzeciej, tym razem murowanej świątyni, która trwała 3 lata. O nową świątynię wraz z parafianami zabiegała dziedziczka gozdowa Kazimiera Zmiłkowskich-Sulimierska. Kościół poświęcony 26 października 1861 roku przez księdza Antoniego Ojżanowskiego, prałata kapituły kaliskiej, konsekracji doczekał się dopiero po 21 latach. Również 26 października, ale w roku 1882 dokonał tego aktu biskup Michał Marszewski, ówczesny ordynariusz diecezji kujawsko-kaliskiej. Odtąd świątynia nosi wezwanie świętego Andrzeja Apostoła, świętego Antoniego oraz świętej Anny. W kolejnych latach, dzięki ofiarności parafian, kościół wzbogacał się o coraz to nowe elementy wyposażenia i dekoracje. W 1927 roku wierni mogli na bieżąco śledzić postępy prac przy powstawaniu polichromii w wykonaniu krakowskiego artysty nazwiskiem Ziętarski. Proboszczem parafii był wówczas ksiądz Hipolit Wysokowski. Dzieło to szczęśliwie przetrwało dziejowe zawieruchy i do dziś zdobi mury świątyni. Ostatnia wieczerza na sklepieniu prezbiterium, przemienienie pańskie, święta rodzina i święty Izydor na stropie nawy, wreszcie wizerunki świętego Floriana, świętego Antoniego z Dzieciątkiem Jezus, świętego Rocha i świętego Jana Nepomucena na ścianach obrazują rozmach dzieła i jednocześnie głęboką więź z kultem ukazanych świętych. Smutnym okresem w dziejach kościoła w Tokarach była II wojna światowa. Hitlerowscy barbarzyńcy zamienili świątynię w salę gimnastyczną, a plebania stała się mieszkaniem jednego z nich. Trudne lata powojenne i niechęć nowej władzy do kościoła katolickiego sprawiły, że dopiero w latach 1964-1969 świątynia zaczęła odzyskiwać dawny blask. Bardzo zabiegał o to jej gospodarz, ksiądz Władysław Pawik. To w tym czasie gruntownej odnowy w ołtarzu głównym umieszczony został obraz Matki Boskiej Częstochowskiej autorstwa Franciszka Bąkowskiego. Dzieło kontynuowali kolejni proboszczowie, dzięki którym możemy podziwiać witraże, odnowiony został dach, zamontowano ogrzewanie i wybudowano kaplicę przedpogrzebową. W kościele znajduje się kilka cennych zabytków. Uwagę zwraca XVII-wieczna rzeźba świętego Stanisława oraz o wiek późniejsze rokokowe wyobrażenia świętej Barbary i świętej Małgorzaty.
W tradycjach gotyckich utrzymana jest ludowa rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego. XVII-wieczny rodowód mają również krucyfiks, obrazy świętego Kazimierza i świętego Antoniego. Skrzętnie przechowywana jest także uważana za zaginioną monstrancja z 1721 roku. Kościół w Tokarach ciągle jest bijącym sercem wspólnoty mieszkańców tej miejscowości i należących do parafii pobliskich wsi, której to wspólnocie od lipca 1998 roku przewodzi ksiądz Antoni Janicki. Świątynia w Tokarach łączy tych współczesnych z tymi, którzy byli przed nimi, tworząc nierozerwalny łańcuch ponad 500-letniego dziedzictwa wiary i kultury chrześcijańskiej.